Jestem w środku Bazyliki Świętego Franciszka. To spożywa Święty Franciszek, spożywa też wielu świętych. Kościół jest piękny, jak też jest duży. Będę starał Wam się pokazać jak najwięcej z tego miejsca, abyście mogli też w jakiś sposób w tym miejscu być. I teraz też proszę wszystkich franciszkanów, którzy spoczywają już w tym niebie, aby za Wami orędowali, aby wypraszali Wam potrzebne łaski, aby się otrzymali to, co Wam jest potrzebne. Tak mniej więcej wygląda ten kościółek, ale to jest dolny kościółek, a będziemy obserwować wiele innych rzeczy. Moi drodzy, jestem już w krypcie, tutaj jest czuwa ciała świętego Franciszka. Tutaj Franciszek został pochowany już po własnej śmierci. Później potem po Bazylice ten kościół wybudował brat Eliasz, w sumie on był też ekskomunikowany z kościołem, był dopiero później śmierci, wrócił na kościoła. Też myślę, że poprzez stawiennictwo świętego Franciszka, który 2 lata po swojej śmierci został organizowany jako pierwszy, jako ten, który nosił jako pierwszy ranę Jezusa i ten, który przyniósł pokój. Tam, gdzie był w nim spokój, tak jak był Sarycenów i spotkał się z najważniejszym sultanem i on go nie zabił i mogli franciszkanie budować tam klasztory i spokojnie wędrować po tej ziemi. To właśnie wynikało z tego niesamowitego serca i ducha Franciszka, który niósł spokój i chciał naśladować Jezusa w pokoju. Nieść pokój. Dlatego to takie słowa jak pax bono, to znaczy pokój i dobro, że on wszędzie się znajdował, chciał nieść pokój i dobro, czyli pax bono. Wy też i ja nieśmy wszędzie dobro, jak Jezus, jak Franciszek. Tego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem.